Technik informatyk to kierunek zespołu szkół w Wiwoniczu przygotowujący do podjęcia pracy jako informatyk, administrator sieci komputerowych, programista, pracownik administracji czy grafik komputerowy. Możesz się nauczyć, jak wykorzystywać najnowsze technologie oraz obsłużyć nowoczesne urządzenia komputerowe. Poznasz wady i zalety programów komercyjnych i darmowych, dzięki czemu sam będziesz mógł zdecydować, czy chcesz używać płatnych czy bezpłatnych aplikacji. Zapraszam wszystkich do tej szkoły, ponieważ bardzo ona dużo wniosła do mojego życia. Poznałem tutaj nowych wielu ludzi, wielu przyjaciół. Nauczyciele są bardzo życzliwi, potrafią pomóc w trudnych chwilach. Jeśli coś trzeba, to mogą wytłumaczyć. Przybliżają nam tajniki życia. Moim ulubionym przedmiotem są systemy operacyjne. Nauczyłem się tutaj, jak obsługiwać dobrze komputer. Uczymy, jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać takimi komercyjnymi systemami operacyjnymi jak Windows, Windows Server, Novell Netware oraz darmowymi systemami jak Ubuntu, OpenSUSE, Mandriva i Fedora. Pokazujemy, jak skorzystać z wbudowanych narzędzi administracyjnych, jak skorzystać z wiersza poleceń. Dzięki wirtualizacji możemy z poziomu jednego systemu operacyjnego uruchamiać inne bez konieczności ich fizycznej instalacji, a nawet uruchomić kilka systemów operacyjnych na jednej maszynie fizycznej. Wybierając do szkoły nie wiedziałam, że może być mi aż tak fajnie. W razie jakichkolwiek problemów nauczyciele oferują nam swoją pomoc. Jedyny z nauczycieli zorganizował kółko, na którym nauczył nas projektowanie stron internetowych języka HTML, CSS. Dzięki tej szkole dowiedziałem się dużo więcej na temat komputerów i ogólnie sieci. Nauczysz się tworzyć sieci komputerowe, rozwiązywać problemy związane z transmisją danych pomiędzy komputerami. Poznasz typy sieci komputerowych, urządzenia potrzebne do budowy sieci komputerowych, typy okablowania łączącego poszczególne urządzenia. Poznasz szczegóły transmisji danych pomiędzy komputerami, uwzględniając warstwy OSI, protokoły, porty, adresację IP. Nauczysz się wykorzystywać mechanizm zdalnej administracji oraz zarządzać serwerami usług sieciowych. Najbardziej w tej szkole zainteresowało mnie systemy. Poznałem tam dużo fajnych rzeczy, na przykład Linuxa. Szkoła według mnie jest bardzo fajna, można się w niej dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy. Tak. Mnie najbardziej interesują systemy operacyjne. Możesz dogłębnie poznać obsługę programów biurowych jak Word, Excel, PowerPoint i Access. Ponadto umożliwi mi Ci zapoznanie się z darmowymi odpowiednikami pakietu LibreOffice, takie jak Write, Cal, Impress i Bez, które w niczym nie ustępują komercyjnym programom. Dzięki temu będziesz w stanie napisać profesjonalne wyglądające dokumenty w dowolnym edytorze, będziesz w stanie dokonać kompleksowych obliczeń w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, będziesz w stanie wykonać profesjonalną prezentację w dowolnym programie, będziesz w stanie przeprowadzić skomplikowane operacje na dowolnej bazie z uwzględnieniem języka SQL. Zainteresował mnie jeden przedmiot, multimedia i grafika komputera, na której poznałem ciekawy program Adobe Photoshop. Chciałem powiedzieć o oprogramowaniu biurowym, na którym uczy pan Jakubowicz. Uczyliśmy się tam obsługi Worda, Excela, PowerPointa, Accessa. Poznasz urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego, takie jak płyta główna, procesor, pamięć czy karty rozszerzeń, jak i urządzenia peryferyjne, czyli drukarka i skaner. Poznasz najważniejsze parametry wpływające na wydajność, jak i wpływające na ekonomię eksploatacji tych komponentów. Ponadto nauczysz się rozpoznawać typy złączy komputerowych,
jak i ich specyfikację dotyczącą zastosowania czy prędkości przesyłania danych. Idąc do Technikum Informatycznego myślałam, że będzie trudniej, ale przedmioty są łatwe do zrozumienia. Nauczyciele prosto to nam przybliżają. Moim ulubionym przedmiotem jest multimedia i grafika komputerowa, gdzie mogłam się nauczyć profesjonalnie obrabiać zdjęcia. Nauczysz się przetwarzać i modyfikować zdjęcia w programie Photoshop oraz tworzyć grafikę reklamową w programie ColorDraw. Ponadto pokażemy Ci, jak można osiągnąć te same efekty w darmowych programach takich jak GIMP czy Inkscape. Nauczysz się przetwarzać i montować dźwięk i filmy. Można się tu wiele nauczyć, są tu fajni nauczyciele, zawsze pomogą. Moim ulubionym przedmiotem jest programowanie strukturalne i obiektowe. Mam bardzo dobre oceny z tego przedmiotu, nie powiem, że nie, ale to dzięki profesorowi. Prowadzimy Cię w tajniki algorytmiki, dzięki czemu nauczysz się odczytywać i zapisywać algorytmy do każdego problemu. Poznasz różnorodne języki programowania jak Pascal, C++ czy Java. Nauczysz się, jak pisać programy strukturalne i obiektowe. Poznasz obsługę różnych środowisk programistycznych jak Visual Studio czy darmowy jak CodeBlocks, Eclipse czy NetBeans. Zawsze można zostać po lekcjach, nauczyciel potrafi wytłumaczyć, poświęcić swój własny czas dla ucznia. Nauczyłem się tutaj, jak tworzyć strony www oraz konfigurować sieci i jakie urządzenia są potrzebne do poprawnego działania sieci. Uczyliśmy się także o różnych programach graficznych i nie tylko, na przykład Photoshop, GIMP, Corel. Dodatkowo będziesz miał możliwość rozszerzenia i pogłębienia swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, obejmujących różnorodną tematykę. Będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach koła fotograficznego, będziesz mógł poznać język PHP czy obsługę bazy danych MySQL. Ponadto będziesz mógł sam zaproponować tematykę dodatkowych zajęć, która Cię interesuje.